ale nadejdzie kiedyś dzień, że nie obronisz się, bo pojmiesz, jaki to będzie skarb, gdy on nawiedzi cię. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Was tutaj pokój od Boga naszego Ojca, wielbimy Cię.
swojego Syna Jezusa Chrystusa, który okazał dzieciom swoją miłość, niech będą z wami. Syn Boży, nasz Pan Jezus Chrystus, przychodząc na świat wśród postać dziecka, które czyniło postępy w mądrości, bratem i własce Boga nie wrócił. On też później z miłością przyjmował dzieci i błogosławił mi i mówił: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, bo takim bowiem należy królestwo Boże. Przez sześć święte te dzieci stały się dziećmi Bożymi i otrzymały prawo przyjmowania ciała Chrystusa jako pokarmu czekającego życie wieczne. Jest to błogosławieństwo Boże i poprosimy ją przypomnieć tym dzieciom, które dzisiaj po raz pierwszy w pewien sposób będą uczestniczyć w nas świętej, a także nam wszystkim wielką dumność przybrane dzieci Boże. Panie Ojcze Święty, Twój Syn nas odkupił, a Ty też obdarzył nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Wejdzie na nas sprawa, byśmy pokropieni tą wodą, odnowili się na duchu i służyli Tobie czystym sercem. Przez Chrystusa Pana naszego. Oh,
Duhom Świętym, za święte tajemnice ciała i wieczorem, abyśmy nieustannie doznawali mocą Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Jakże dzisiaj jest bardzo ważne wydarzenie dla tych dzieci, dla rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej. 62 osoby dzisiaj po raz pierwszy przyjmą do swojego serca Jezusa Chrystusa. Jest to wielka radość, radość ze spotkania z Jezusem Chrystusem w Eucharystii, w Komunii Świętej. Pan Jezus bardzo kochał swoich apostołów. I każdego z nas bardzo kochał. Musiał jednak wracać do swojego Ojca, ale zanim powrócił do Ojca, pozostawił siebie na ziemi. Odchodząc chciał jednak tym, których kochał, zostawić swoją pamiątkę. Jako Bóg było wiele może wcześniej sytuacji niż my wszyscy. Mógł znaleźć jakiś inny sposób pozostania z tymi, których bardzo kochał. Ale dla tych, których kochał, pozostawił pamiątkę. A tą pamiątką jest on sam. Sam w Komunii Świętej, sam w Eucharystii. Dziwną się postać. Stał on się chlebem. Jezus jest obecny w tym małym, białym chlebie. W tym małym, białym chłopaku. Chciał być blisko każdego z nas. Chciał być dla nas na co dzień. I chciał być naszym kochanym. Chciał być potrzebny jak chleb, którego codziennie spożywamy. I tak Chrystus pragnie, tak jak spożywamy chleb, pokarm codziennego życia. Tak samo Chrystus pragnie, abyśmy go spożywali, przyjmowali do swojego serca jako pokarm duchowy na życie wieczne. Eucharystię można zrozumieć tylko jako gest miłości, bo Pan ukochał człowieka ponad wszelką miarę i z miłości podstawił siebie nam i z miłości przychodzi do naszego serca. Tajemnica Eucharystii ma dwa wymiary. Jest pamiątką, o ile spojrzymy wstecz. Najświętszym zdarzeniem w historii zbawienia, wieczerni, Golgota, Wielka Niedziela, jest pamiątką szczególnego rodzaju, będącą obecnie. Dzięki mszy świętej dziś prawie po 2000 lat około 700 prawie milionów ludzi żyjących na świecie jest zaproszonych do wieczernika,
do wzięcia udziału w uczcie miłości, w uczcie eucharystycznej. Możemy spożywać ten sam pokarm, który spożywali apostołowie. 7 milionów ludzi, dla których Eucharystia jest największym skarbem. Drugi wymiar jawi się przed nami, gdy spojrzymy na siebie. Eucharystia to zapowiedź rzeczywistości szczęśliwej i wiecznej. Zapowiedź wiecznej uczty, na którą oczekujemy, na którą czekamy i do której zmierzamy. Uczty w dom Ojca, na której miłość Boga pełni serce człowieka. Moi drodzy, każda msza święta obejmuje dzieje całego świata. Od zapowiedzi zbawienia w raju, aż po sąd ostateczny. Przeszłość wspomina, jest pamiątką. Przyszłość zapowiada, że jest ucztą na ciebie. Zebraliśmy się dzisiaj, by dziękować Panu Bogu wraz z dziećmi dla sługi za ten wielki dar chleba, za pokarm dający życie wieczne, za wszystkie łaski, które spływają od wieków setek tysięcy ołtarzy rozsianych po całej świecie. Nic z nas nie potrafi policzyć ilości łask obogacających ludzi i ludzkie serca, a płynących ze spotkania z eucharystycznym chlebem Jezusem Chrystusem. Uczestnicząc w tej uroczystości pierwszej Komunii Świętej, podziękujmy wszyscy za wszystkie Komunie Święte całego naszego życia, za każdą godzinę spędzoną przy ołtarzu, za każde spotkanie z Jezusem, za każde przyjęcie go do swojego serca. Podziękujmy mu za jego obecność, za to, że On jest dla nas największą miłością, umacnia nasze życie i daje nam życie wieczne. Kochane dzieci, za chwileczkę do swoich serc przyniesie Jezusa, Pana Jezusa białej głoski, białej opłatki, gdy was tak bardzo przecież umiłował, że swoje życie oddał dla waszego zbawienia, dla naszego zbawienia, by swoje życie oddał za każdego z nas. Starajcie się jak najczęściej przyjmować Chrystusa do swojego serca. Nie tylko dzisiaj, ale poprzez całe życie. Niech On mieszka w waszym sercu. Niech Chrystus Eucharystyczny mieszka w każdym sercu każdego człowieka. Bo przecież On jest pokarmem. Tak jak słyszeliśmy w Ewangelii, to spożywa moje ciało, które moją pije. Ma życie wieczne, a ja to wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało Chrystusa, krew Chrystusa jest pokarmem, które daje nam życie wieczne, które daje nam to życie, które nigdy nie będzie się kończyć, będzie wiecznej radości i szczęśliwości. Dlatego dziękujmy Chrystusowi dzisiaj w tak bardzo ważnej dla was chwili, kiedy spotkacie się z Nim, kiedy przyjmiecie Go do swojego serca. Niech ten Chrystus napełnia was, drogie dzieci, radością, pokojem i błogosławi wam, waszej rodzinie, rodzicom, rodzicom chrzestnym i każdemu z nas. Niech błogosławi na całej drodze życia Pana. Wyznajmy teraz naszą wierzę w jednego Boga, zrodzony, niestworzony, stworzony Ojcu, a przez
Najwięcej znieśmy nasze prośby do Boga Ojca.